Siemano, Michał z tej strony, witam ponownie. Witam wszystkie człowieki. Słuchajcie mnie, dzisiaj robię ciastka, takie biszkoptowe omlety z bitą śmietaną. Niby nie ciężki temat, ale mogą wystąpić pewne, że tak powiem, pewne problemy podczas pieczenia. Ogólnie te ciastka nie mogą być ani za krótko, ani za długo w piekarniku. Muszą być co do minuty określony czas w piekarniku i wtedy powinno być ok. Mam nadzieję, że tak będzie. Tego się trzymajmy. Zapraszam do oglądania. Oczywiście cały proces zaczynam od przygotowania ciasta biszkoptowego. W pierwszej kolejności oddzielam sobie białka od żółtek, po czym białka wlewam do miski, dodaję szczyptę soli i zaczynam ubijać przy pomocy miksera. W międzyczasie dodając cukier. Ubijam na sztywną pianę. Kiedy białka mam już ubite na sztywno, dodaję pojedynczo żółtka, oczywiście cały czas miksując. Kiedy już żółtka mam wymieszane ładnie z resztą białek, dodaję olej. I dalej miksuję, aż wszystko się ładnie połączy. I wtedy dodaję mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną i mieszam całość ręcznie. Tutaj już nie używam miksera, tylko mieszam to delikatnie ręcznie. Kiedy ciasto mam wymieszane, przelewam je do rękawa cukierniczego, żeby było mi prościej później wyciskać je na blachę. Możecie oczywiście użyć łyżki, ale prościej jest z rękawa, według mnie. I wyciskam po prostu takie krążki o średnicy około 10 cm. Mniej więcej 4-5 na blachę powinno wejść. Kiedy mam już wyciśnięte moje ciasto na blachę, wkładam blachę do piekarnika. 160 stopni i pamiętajcie, 6 minut, nie 5, nie 7, 6 minut i to musi być gotowe. Zaraz po wyciągnięciu musicie od razu ściągnąć te ciastka z blachy i wygiąć je w pół i najlepiej powiesić je na czymś, żeby one wystygły i nabrały już ostatecznie takiego kształtu. Ja akurat miałem taki drewniany stojaczek, ale możecie użyć czegokolwiek. Tak mniej więcej powinny one poleżeć kilka minut, tak do 10-15 minut. Kiedy ciastka mam już gotowe, wystarczy, że zrobię krem. Zostało mi zrobić tylko krem, czyli po prostu ubijam śmietanę na sztywno. Kiedy śmietanę mam ubitą, dodaję cukier. Cukier puder. Całość dokładnie mieszam, po czym przekładam ponownie do rękawa cukierniczego. I każde moje ciastko nadziewam moim kremem. Wyciskam po prostu krem z rękawa, tą bitą śmietanę z rękawa do ciastka, każdego po kolei. Tak powinno to wyglądać. Na koniec dodaję jeszcze owoce na ozdobę, jakiekolwiek macie. Posypuję cukrem pudrem moje ciastka. I gotowe. I tak oto wyglądają. Mam nadzieję, że się podobają. Życzę wszystkim smacznego.
No i dobra, no i ciastka wyszły, jakie wyszły. Kilka z nich, przyznam szczerze, po prostu przeciągnąłem w piekarniku i się troszkę pokruszyły podczas zawijania, ale ogólnie wyszły fajne, bardzo smaczne. Mam nadzieję, że film się podobał. Oczywiście, jeżeli się podobał, łapka w górę. Komentujemy, kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, człowieki, tymczasem.